Piąta niedziela Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz zapowiada, że Pan Bóg zawrze z ludźmi nowe przymierze. Nowe przymierze. Jedyny raz w Starym Testamencie pojawia się termin Berit Hadasha, nowe przymierze, Nowy Testament, który znamy bardzo dobrze właśnie z Nowego Testamentu, z dzieła Jezusa Chrystusa. Nowe przymierze, na czym ma polegać nowe przymierze? Dlaczego stare nie działa? Bo stare było wypisane na kamiennych tablicach, było w pewnym sensie zewnętrzne. Ludzie patrzyli na te przykazania i mówili, no można się stosować, można się nie stosować. Natomiast nowe przymierze będzie polegało na tym, że on wypisze na sercu to przymierze. Na sercu, to znaczy, jeśli serce jest organem myślenia, działania, podejmowania decyzji, to znaczy, że człowiek wewnętrznie się przekona do tego, że to, co mówi Pan Bóg, jest dobre. Wewnętrznie się do tego przekona i doskonale widzimy, jak to jest, kiedy na przykład dzieci słuchają rodziców, bo im każą, jest coś z zewnątrz, to czasem słuchają, są posłuszne, ale kiedy nie widzą, rodzice robią po swojemu. Natomiast kiedy sami się przekonają, dorosną do tego, że to jest ważne, że taka jest prawda, że taka jest zasada, to wtedy nie trzeba po prostu żadnego zewnętrznego nakazu, bo on jest gdzieś głęboko w sercu. Przypominam sobie jedną dziewczynę ze Śląska, kiedy w Anglii byłem na zastępstwie. Mówi, pierwsze co zrobiła, we wtorek chyba przyleciała do Anglii, to już w pierwszą niedzielę od wtorku znalazła kościół katolicki, chociaż nie był w tej małej miejscowości. Dopytała się pani, u której miała pracować, gdzie jest kościół katolicki. Ta była anglikanką, więc powiedziała, że ma koleżankę, która jest katoliczką, która na poczcie pracuje, więc poszła na pocztę, dopytała się. Już w niedzielę mogła pójść do kościoła. Mówi, no bo dla mnie to jest oczywiste. Nie należę, mówi, do żadnego ruchu. Nie jestem z jakąś wspólnotą związana, ale przecież jestem katoliczką, więc jak ja mogę żyć po prostu bez niedzielnej Eucharystii? Przymierze serca to jest przymierze wewnętrzne, kiedy człowiek po prostu wie, że Pana Boga słucham, bo to jest dla mnie dobre, a nie dlatego, że ktoś mi z zewnątrz każe. Ale wiadomo, że Pana Boga się czasem nie słucha i psalm mówi o tym, jak człowiek jest grzeszny i prosi Pana Boga o miłosierdzie, zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. I tak bardzo prosił Boga o miłosierdzie, o przebaczenie, że na końcu mówi, będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócę do Ciebie grzesznicy. Bardzo ciekawe, bo cały psalm jakby skupiał się na sobie, na prośbę o tym, żeby Pan Bóg mu odpuścił grzechy, żeby stworzył serce czyste, a teraz mówi, że będzie innych uczył. No bo naprawdę może uczyć innych, jeśli ktoś doświadczył miłosierdzia, jeśli ktoś doświadczył przebaczenia, jeżeli ktoś po prostu zgrzeszył, jeżeli ktoś nie był w porządku i Pan Bóg naprawdę mu pomógł, to taki człowiek, on łatwiej zrozumie innych. Naprawdę to jest całkiem inaczej, jak człowiek przeszedł jakąś chorobę i rozmawia z chorymi. Jest całkiem inaczej, jak człowiek przeszedł jakiś grzech i potem rozmawia z tymi grzesznikami. Jest całkiem inaczej. I to nie dlatego, żebyśmy grzeszyli, żeby zrozumieć innych ludzi, ale jeśli już zgrzeszymy, jeżeli już popełnimy jakieś błędy, żebyśmy też mieli świadomość, że może to być felix culpa, szczęśliwa wina, że ta wina, czy ten błąd, czy ta sytuacja może się okazać źródłem po prostu zrozumienia, czy pomocy też dla innych. Łatwiej jakoś nam będzie pomóc, jeżeli sami żeśmy przez to przeszli. Więc piękne jest to, że psalmista nie myśli o sobie tylko o tym, żeby mu Pan Bóg odpuścił grzechy, ale myśli o innych, że jeżeli Panie Boże, Ty mi wybaczysz, jeżeli ja pojednam się z Tobą, jeśli ja doświadczę miłosierdzia, no to będę mógł śmiało powiedzieć innym, chodźcie do Pana Boga, nie bójcie się, bo naprawdę Pan Bóg nas nie odrzuci, tylko nam okaże miłosierdzie. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków mówi o tym, że Pan Jezus gorąco prosił Ojca o to, żeby mógł być wybawiony od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Jak czytamy to zdanie, mówimy, jak to został wysłuchany? Przecież go zabili. Przecież on nie chciał umierać. Mówi, Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Sam autor listu do Hebrajczyków mówi, że głośno, z gorącym wołaniem zwracał się do Pana Boga o wyzwolenie. Więc w jaki sposób go wyzwolił, skoro go zabili? No wyzwolił go, no bo po trzech dniach zmartwychwstał. A więc nie w taki sposób, jak chciał Jezus, jak myślał Jezus, że uchroni się od śmierci, ale w taki sposób, jak chciał Pan Bóg, czyli ostatecznie wysłuchał Jezusa. Nie będziesz umarły, nie będziesz zabity. Jesteś żywy, jesteś zmartwychwstały, jesteś baranek, który przynosi zwycięstwo. I w ten sposób
Pan Bóg daje nam niesamowitą nadzieję, że nawet jeżeli nas Bóg nie wysłuchuje tak, jak my chcemy, to zawsze nas wysłucha tak, jak jest jeszcze lepiej dla nas. Bo gdyby Chrystus został uwolniony od śmierci, gdyby się mu udało, że ktoś by za nim się wstawił, albo tłum na przykład go odbił, to byśmy powiedzieli, miał szczęście po prostu, miał szczęście, że miał kolegów. Natomiast tak mamy świadomość, że wszystkie przegrane życia, wszystkie śmierci, wszystkie porażki, na które patrzymy w grobie, nieszczęśliwe wypadki czy katastrofy dla ludzi młodych, to wszystko może wydawać się dziwne, dlaczego tak ludzie kończą. A jednak zmartwychwstanie nam pokaże, że w tym jest sens, że Pan Bóg, nawet jak po ludzku wydaje się, że nas nie wysłuchuje, to daje nam jeszcze więcej niż to, co my prosimy. Ewangelia Jana opowiada o tym, jak Grecy przyszli do Filipa pochodzącego z Betsajdy, bo chcieli spotkać się z Jezusem. Ten zaś poszedł do Andrzeja, żeby się może spotkać z Jezusem, no i dogadali się, więc potem przychodzą razem do Jezusa. W ogóle taka dziwna sekwencja, no bo mogliby przyjść do Jezusa po prostu, nie? Przecież tłumy przychodziły do Jezusa i nie było jakby problemu większego, czy może chodziło o jakąś audiencję specjalną, o jakieś pogadanie i okazało się, że trzeba znajomości. Pierwsze przez tego, potem przez tamtego. Dlaczego Filip nie idzie od razu do Jezusa, tylko pyta się Andrzeja? Ja, może też jakiś jest obeznany w tym, no bo i Andrzej, i Filip to są takie imiona, które są bardziej imionami greckimi właśnie, a nie żydowskimi, więc może w jakim sensie też mówili dobrze w tym języku, czy z tą kulturą jakoś byli związani. I ta drobna sekwencja takiego proszenia kogoś, żeby powiedział komuś, żeby ten powiedział komuś, żeby poszedł do kogoś, ona pokazuje nam, że kwestia znajomości jest ważna. My nie możemy tego bagatelizować, że kwestia relacji jest ważna. To, że kogoś znasz, że znasz jakiegoś lekarza, że znasz jakiegoś nauczyciela, że znasz jakiegoś księdza, że znasz kogoś, komu można zaufać, że znasz kogoś, kto ci nawet załatwi pracę, czy wyjazd do za granicę, czy po prostu taką czy inną usługę, że to jest normalne. I ksiądz Tischner, profesor, jedno z jego z takich słynnych zdań to jest: nie szukaj prawdy, ino kolegów, nie szukaj prawdy, tylko kolegów. Trochę tak żartem mówiąc, że właśnie w życiu najważniejsza, czy na pierwszym miejscu jest przede wszystkim relacja. Jak mamy dobre relacje z ludźmi, to w momentach, kiedy będzie trudno, czy kiedy będziemy potrzebować czegoś, to łatwiej nam wtedy będzie te pewne sprawy rozwiązać. Więc dbajmy o relacje, dbajmy o przyjaciół, dbajmy o znajomych, dbajmy o to, żebyśmy mieli ludzi, którzy w sytuacjach potrzeby czy trudności nam pomogą. No i sami też pomagajmy. Nie odwracajmy się od tych, którzy chcą, żebyśmy te relacje w taki czy inny sposób tworzyli. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.